O 5 rano triumfalnie, lecz nie witani przez nikogo, wrócili z Mistrzostw Świata z Łotwy, gdzie na jeziorze Aluxne Bartek Marszałek, młodszy syn 27-krotnego medalisty Mistrzostw Świata i Europy Waldemara i brat 5-krotnego medalisty tych imprez Bernarda, w rewelacyjnym stylu, w debiucie, chociaż pechowo, zdobył srebrny medal motorowodnych Mistrzostw Świata w klasie O350. Pechowo, bo pierwszy bieg, gdy zdecydowanie prowadził, z powodu kraksy za nim przerwano i anulowano. Ostatniego, chociaż prowadził z przewagą 450 metrów, nie ukończył. Zatarł się silnik. Mimo tego srebro. Ale niestety to jest sport taki, że tutaj nie tylko ode mnie zależy to wszystko, ale także od silnika. No niestety zawiódł, ale i tak jestem bardzo szczęśliwy. Są to moje pierwsze mistrzostwa świata i przed wyjazdem nie spodziewałem się, że aż tak dobrze dla mnie się skończy. Utytułowani ojciec i brat dumni z najmłodszego. On był już nad wodą ze 2 metry albo ze 2,5 na fali wyskoczył przy tej szybkości dużej. No cudem, że łódka upadła i popłynął dalej, ale przecież to się mogło różnie dziwnie skończyć. No to jest taki sport. Będę zresztą widzieć na przykładzie ojca i moim nawet po tych wypadkach, że to jest taki sport. No ja się chcę wygrywać, trzeba jechać głową w ścianę, ale naprawdę jechał bardzo dobrze. No cudem, że łódka upadła i popłynął dalej, ale przecież to się mogło różnie dziwnie skończyć, prawda? Warunki były przeokropne. Była bardzo duża fala, bardzo duży wiatr. Niewiele brakowało, a byłbyś podporą sekcji pływackiej Polonii. Tutaj ściana basenu Polonii. Można powiedzieć, że Polonia stoi w tej chwili na dwóch Bartkach. Bartku Kizierowskim, który już właśnie nie pływa tutaj na tym basenie. No i Bartku Marszałku, najsławniejsi. Tak, jeszcze Bartu i Macieja w szachach. Także trzech Bartków. No jest przyjemnie słyszeć takie rzeczy. No i co ja mogę powiedzieć? No będę się starał jakoś na pewno dalej uprawiać ten sport i starać się być coraz lepszym. Natomiast no nie popadać w jakąś euforię i samozachwyt, bo tak jak sam pan powiedział, że byłem prawie mistrzem świata, no równie dobrze mogę się zawody skończyć zupełnie inaczej. Cieszę się z tego, co mam i na razie postaram się po prostu skupić się na tym, żeby w przyszłych latach wychodziło mi to jeszcze lepiej. Ale to nie zależy tylko ode mnie, to również od brata i ojca, którzy są moją podporą i bez nich to nie byłoby możliwe. Za 2 tygodnie na Wiśle ścigać się będzie Bernard Marszałek.